Który Midas ci się bardziej podoba? Daj znać w komentarzu. I też może łapkę w górę? Dzięki! Cześć, tu Ernest! Dzisiaj wychodzi 10 tydzień wyzwań, dzięki którym będzie można blokować finalną misję Midasa Mroku lub Ducha. Zaczniemy od dokładnych lokacji, które wam się przydadzą, a następnie omówimy resztę wyzwań, a na koniec finalne wyzwanie. Zaczynajmy! Pierwsze wyzwanie, które wymaga znajomości dokładnych lokacji, wysyła nas w poszukiwania 5 złotych kluczy do rur. Znajdźmy je! W lewym dolnym rogu mapy, tuż nad brzegiem, w bagnistym terenie jest mała wioska. Na środku tutaj stoi pomnik ludzika złożonego z rur. Na jego przedniej nodze tutaj pojawi się złoty klucz francuski. Wystarczy go podnieść. Drugi klucz także znajduje się na południu wyspy, w dłoni patyczaka. Tutaj od razu można wylądować na jego łapie albo się do niej dobudować. Trzeci klucz znajduje się w paskudnej przystani. O tutaj. To bardzo nietypowa lokacja, nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest. Po prostu dziwne miejsce. Czwarty klucz leży na rurze, ale w kurzących kominach. A dokładniej tutaj. Piąta lokacja jest na krawędzi latarni Lokiego. Bądźcie ostrożni, żeby nie spaść. Drugie wyzwanie to odwiedzenie agencji, sianowca i grząskich grobów w jednym meczu. A więc, każdy wie, gdzie jest agencja. Sianowiec za to ogromny pan stworzony z siana. Stoi przy farmie Furii. Grząskie groby za to znajdują się w cieniu drzew w piszczącej puszczy. Dokładnie tutaj. To te dwie ogromne głowy pana Pomidorka i Burgerka. Polecam na parzankę. Na naparzance można użyć ponownego otwierania lotni albo motorówki. Jedna motorówka zawsze stoi tutaj, niedaleko grząskich grobów. Stąd można popłynąć do agencji, a następnie do sianowca. Proste. Trzecie wyzwanie z tej kategorii rozkazuje nam zadać obrażenia graczom lub pomagierom na jachcie i w agencji w jednym meczu. To da się wykonać na naparzance. Strefa na naparzance często kończy się na agencji, ale na jachcie może być ciężko znaleźć kogoś z przeciwnej drużyny. Jeśli wasz bus bojowy będzie ustawiony idealnie pod te miejsce. Na solo duo lub oddziałach za to zawsze są tam pomagierzy, więc można uderzyć pomagiera, uciec helikopterem lub motorówką i uderzyć kogokolwiek na agencji. Tylko wiecie, no, na klasycznych trybach może być ciężej. Teraz przechodzimy do wyzwań, które najłatwiej jest wykonać na naparzance. Pierwsze z nich, a w sumie już czwarte wyzwanie, polega na uleczeniu 200 punktów zdrowia towarzyszom z drużyny przy użyciu bandażownicy. To wyzwanie jest idealne na naparzankę. Bandażownicy tutaj są w skrzynkach, dropach i często na podłodze, ale to wtedy, gdy nie ma wyzwań. W końcowej strefie oczywiście dzieje się najwięcej. Udajcie się do miejsca walki i uleczcie członków drużyny. Zawsze znajdzie się ktoś bez pełnego paska zdrowia. Następne wyzwanie zleca nam zlikwidować 3 graczy przy użyciu broni bossa lub legendarnej. Ponownie polecam na parzankę. Macie tutaj dużo graczy, odradzanie i tak dalej. Legendarną broń tutaj można najzwyczajniej znaleźć albo stworzyć, ulepszając broń w stacji. To wyzwanie można też wykonać na pomagierach lub broniami bossów, ale sposób z naparzanką jest o wiele łatwiejszy i szybszy. Dalej, szóste wyzwanie też rozkazuje nam zlikwidować graczy, ale przy użyciu strzelby, karabinu szturmowego i pistoletu maszynowego. To i w tym wyzwaniu oznacza, że trzeba zdobyć chociaż jedną likwidację dowolną bronią z tych 3 kategorii. Nie muszę chyba niczego więcej wyjaśniać. Siódme wyzwanie to przeszukaj skrzynię w 7 różnych meczach. Za zadanie mamy w 7 oddzielnych meczach otworzyć chociaż jedną skrzynkę. Trudne to nie jest, ale czasochłonne? No już trochę tak. W końcu to 7 meczów. Okej, nadeszła pora na wyzwania, które już trzeba wykonać w klasycznych trybach. Pierwsze z nich zleca nam zadać obrażenia pomagierom będąc w przebraniu, a dokładnie 100 punktów obrażeń. Aby to wyzwanie wykonać, musicie udać się na jakąś strzeżoną miejscówkę, gdzie jest budka telefoniczna. Tutaj trzeba się przebrać i znaleźć jakąś broń. No to chyba jasne wyzwanie. Tym lepsza broń, tym szybciej to wyzwanie wykonacie, ponieważ po pierwszym strzale wasze przebranie znika. I dlatego trzeba się wrócić do budki, aby się przebrać z powrotem i dokończyć robotę. Przy okazji, jeśli powalicie pomagiera, to koniecznie zatańczcie, ponieważ jedno z wyzwań rozkazuje nam zatańczyć w ciągu 10 sekund od powalenia pomagiera. 3 razy.
to oznacza, że trzeba powalić pomagiera i zatańczyć dowolną emotkę. I tak trzy razy. Dziesiąte, ostatnie wyzwanie to złów trzy ryby, lecąc chopą. Chopy, czyli helikoptery, pojawiają się w tych miejscach w klasycznych trybach. Co do tego wyzwania, to nie jestem pewien, czy można je wykonać samemu. Ja proponuję znaleźć jakiś helikopter, wędkę lub harpun i wodę. Z miejsca pasażera można łowić, ale jest mała możliwość, że ten helikopter rzeczywiście musi lecieć. Więc jeśli w ten sposób wam to wyzwanie się nie zaliczy, to polećcie do góry i tak złowcie rybki. A teraz finalne wyzwanie. Po wykonaniu 18 dowolnych wyzwań misji Midasa i po wbiciu setnego poziomu, odblokujecie możliwość wyboru jednej z jego finalnych misji. Koniecznie się udajcie do jego pokoju i wybierzcie misję ducha lub mroku. Mi się bardziej podoba styl ducha i dlatego wybiorę misję ducha. Obie misje są bardzo proste. Trzeba przekazać dowolne dwie legendarne bronie do skrzynki ducha lub mroku. Polecam na pożankę. Tutaj z łatwością można znaleźć broń wysokiej jakości, plus łatwo się zbiera macy, dzięki czemu można po prostu ulepszyć jakąś broń. A więc w każdej nazwanej, niestrzeżonej miejscówce są przynajmniej dwie takie oto skrzynki. Jedna mroku i druga ducha. Za zadanie macie zanieść dwie legendarne bronie do odpowiedniej skrzynki. Ja wybiorę ducha, więc będę musiał zanieść te dwie bronie do takiej oto skrzynki. I to tyle! Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym!